Siemano mordeczki, w waszej ulubionej serii, oczywiście na tym kanale. Prawie to wygląda jak maraton, bo 3 odcinki z rzędu i to jeszcze w weekend, także w najlepszym okresie dla was, bo macie czas do oglądania, także napiszcie hashtag maraton na wam szybte serduszko. Oczywiście w poniedziałek jakiś inny odcinek, najprawdopodobniej z Młodym, albo garaże, albo loty w kosmos, bo dawno tego nie było. Napiszcie co wolicie, a my to dla was nagramy. No i strzelcie łapkę w górę, widzowie, żebyśmy się rozwijali na tej serii, żeby było przyjemniej. Zostawcie suba na tym kanale. Dwie jabłonie gotowe, ogarnęliśmy sporo rzeczy na live'ie. No sporo rzeczy, 989 zł, co ty kurde pierdzielisz, że tak pewnie pomyślicie, jak masz tak mało siana, ale drzewa pościnałem w dużej ilości, 5 jeszcze zostało, także to posprzedajemy. Jabłka w końcu tutaj mamy, moi drodzy, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich palet z różnymi kartonami, razy 2, czyli 12 jabłek. Dlaczego mi to nie rosło, widzowie? Zerem jak będę przyspieszał czas, to te jabłka będą się produkować bardzo wolno i bardzo tragicznie. Dlatego, widzowie, trzeba podchodzić. Po prostu tu jak zobaczycie, jest już 492. Trzeba przyspieszać czas na poziomie... Tutaj są jakieś ustawienia w farmingu. Gdzieś tu było czas... O! Tym musimy sobie przyspieszać czas, bo inaczej po prostu to nie będzie za bardzo nam, widzowie, rosło. Ale zaraz o tym pogadamy. Na początek jeszcze ważna sprawa. Tutaj jabłek nie da się sprzedać, moi drodzy. Dzisiaj też będziemy sobie na pewno sporo ulepszeń robić, bo ja chcę sobie ulepszyć na 100%. O, to nawet będzie pasować, ale na pół jeszcze sobie damy. Na 100%, widzowie, chcę sobie ulepszyć kosiarkę, to potrzebujemy 15 tysięcy na oczywiście ulepszenie. Będziemy sobie dostawiać... I to jest taka sprawa jeszcze sporna, bo ja nie wiem, ile, widzowie, będziemy w stanie zarobić za te jabłka. Jeżeli za te jabłka zarobimy dużo pieniędzy, to ja mogę wam powiedzieć, że bez żadnego zastanowienia dostawiamy jeszcze dwie jabłonki i powinno to fajnie sobie wyglądać i powinny z tego być fajne, widzowie, pieniądze. No bo jeżeli będzie z tego zarobek, to jak najbardziej spoko, tylko że tych jabłek, tak jak wam miałem wspominać przed chwilą, nie da się sprzedać w tym punkcie. To jest skup... No wszystkiego, kompletnie wszystko możecie tutaj sprzedać, każdą uprawę, wszystko praktycznie, ale nie takie rośliny, tak jakby z modów, jak tak to mogę nazwać, których produkcja gdzieś tam wyszła po wyjściu tego punktu sprzedaży. No nie wiem, mam nadzieję, że zrozumieliście i wam to jakoś dobrze wytłumaczyłem, tak na oko, mniej więcej. No i tak to musimy, widzowie, zrobić, że musimy jeszcze wydać nasze ciężko zarobione pieniądze, żeby dokupić sobie do tego naszego zestawienia punkt sprzedaży, gdzie można sprzedawać jabłka. Fajnie, naprawdę mega jestem zadowolony, że będę musiał wydać kolejne pieniądze, żeby mieć punkcik. Ja ten punkcik chcę dać tutaj, dlatego te drzewa też w dużej mierze są pousuwane właśnie z tego miejsca. Zaraz to posprzedajemy. Ten punkt nie wiem, ile kosztuje, będziemy musieli go w ogóle znaleźć, jeżeli chodzi o gdzieś tam sklep farmingowy. I fajnie, ja bym się cieszył, jakbyśmy dzisiaj ogarnęli sobie, widzowie, temat z tymi ulami, bo jeżeli ule już będziemy mieli postawione, no to z miodu można zarobić. Tutaj nikt chyba nie będzie nikogo oszukiwał, jak powiem, że bardzo fajne pieniądze. No chyba że kiedyś te pieniądze z tych pszczół no będą nam się wydawały małe, no i tego sobie życzę na tej serii oczywiście. Dobra, to musimy sobie zrobić. I ulepszenie kosiareczki z wartości 0,7, jeżeli chodzi o koszenie, czyli nie wiem, jak to nazwać, no ale 1,4 szerokości kosiarka ma normalnie. To my sobie zwiększyliśmy tą szerokość do 1,2 z każdej strony, czyli ona ma no prawie dwukrotności to ona nie powinna robić, ale prawie dwukrotność będzie robić, no bo wiadomo, dwukrotność wyjdzie, jak będzie 1,4, jeżeli ja dobrze myślę. Nie, wtedy już będą jeszcze większe różnice chyba. To, widzowie, sam nie wiem, no ale w każdym bądź razie na wartości 1,2 jest to wszystko zrobione i mam nadzieję, że to będą gdzieś tam dobre wartości pod właśnie tą oto kosiarkę. Dobra, bierzemy sobie coś takiego i koszt zostanie zwiększony, widzowie, za te 15 tysięcy, no bo to jest naprawdę duża kwota, jeżeli chodzi o ulepszenie, do 5 koła, także będziemy robić to wszystko szybciej i wydajniej. Dobra, czekajcie, muszę to sprzedać. Ile? 3,433. No nawet okej, widzowie, bo to nie jest nie wiadomo jak wygórowana kwota, ale też tego drzewa, patrzcie, ile tutaj jeszcze leży, my tego zarobimy, a zarobimy. Włączyłem sobie czas, widzowie, na 30, żeby to jakoś szybciej wszystko mijało i powoli mi się kończy, o kurde, miejsce na pryzmie. Musimy to jakoś ułożyć i to opchnąć, żeby to nie pospadało, żeby to nie pospadało. Dawaj, 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 ile? 4,368. No nie jest źle, ale też jakoś super nie jest, prawda? Czekajcie, jak się do tego dostać? Bo tu jest taki syf z tymi drzewami, jak to jedno na drugim leży. Ale jakoś już powoli sobie to wszystko ogarniam. Tnę też na troszeczkę większe kawałki. Nie mam tutaj żadnych odległości, widzowie, także... Nie wiem, czy to są dobre odległości, które ja tnę. Najwyżej sobie później poprzycinam jeszcze w tamtym miejscu. Długość 12,3 i to jest chyba najlepsza długość, tak jak mi pisaliście w komentarzach, żeby oczywiście te drzewa sobie ścinać. To można by było jeszcze dłużej poczekać na to drzewo, aż ono gdzieś tam urośnie, tylko że wtedy trzeba dłużej czekać i czy to jest takie opłacalne, jak ja zaraz sobie zasadzę kolejne drzewa i będzie mi to wszystko sobie ładnie leciało, a plac musiałem tak czy siak, widzowie, oczyścić, no pod ten projekcik właśnie tego sprzedaży tych jabłek, no nie? Dobra, już sobie zaczynam to znowu układać. Jakby się Aha, pada. Dobra. Tak się zastanawiam właśnie, jakby się deszcz ruszył. Ale faktycznie, moi drodzy, pada. Mnie zastanawia jedna rzecz, bo jest kwiecień, a tutaj trawy dalej nie ma urośniętej. Czyżbyż ta trawa nie rosła na tych zwykłych trybach, tylko trzeba będzie 0 używać, żeby ta trawa urosła? No powiem wam, że wtedy to by była troszeczkę lipa, bo... Jednym trybem trzeba, żeby trawa rosła, wiecie, normalnie. Drugim trzeba, żeby jabłka rosły i tak naprawdę rok będzie mijał, a my będziemy mieli trochę tego, trochę tamtego. No to wtedy nie byłaby zbyt dobra informacja dla mnie, bo jak na razie ja wam mówię, no trawy nie widać od grudnia. A zawsze ta trawa w kwietniu, jak pamiętacie, była, jak zerem przyspieszałem czas. I sam nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądać. Te 30 sobie dałem, widzowie, chociaż ja bym się pokusił nawet, że więcej mogę dać. Wiecie co, dajmy sobie na 60. Na 60 sobie damy. Póki trawy nie zbieramy, żeby ona nie odrastała praktycznie w tym samym tempie, co ją kosimy, no to, moi drodzy, to będzie taki chyba optymalny wyznacznik, te 60. Wiadomo, gdzieś tam w cięciu, żeby nie czekać na przykład, nie wiem, 20 minut nic nie robiąc, bo nie będzie na przykład co robić. No to będziemy sobie to dawać chyba na 360, to jest tak, takie maksimum, jeżeli dobrze pamiętam. Dobra, to sobie od razu przetniemy, bo też jakoś tak na górce leży. I pniaki zaraz będzie można wywalać, to też już będzie dobre przedsięwzięcie. Mimo że za te pniaki nic kompletnie się nie zarabia. No ciekawe, ja się nie mogę doczekać ulepszenia tej kosiarki i pokazania wam, jak ona będzie działać, jeżeli chodzi o koszenie trawy w dzisiejszym odcinku. No i oczywiście sprzedaży tych jabłek też się nie mogę doczekać, bo... Chcę zobaczyć, czy ten projekt w ogóle jest opłacalny. Też mi odeszło bardzo dużo pieniędzy, bo ja tej trawy posprzedawałem sobie trochę na live'ie, co mogliście zobaczyć, kto ogląda streamy. Że widzowie, ile tutaj jest. A, wodę, no wodę se kupiłem, no nie. Także woda jest, była na maksimum dana, ale jak widzicie, troszeczkę już tego uciekło przez ten czas. Teraz grubsze będziemy sprzedawać, także z tych grubszych powinno być więcej pieniądza. Dobra, to sobie ułożymy. Dam sobie jeszcze jedno. Ja, widzowie, się czuję jakiś taki, jakbym przeziębiony był. Ani się nie wyspałem dzisiaj, a spałem normalnie 8 godzin, ale przez te chyba natłok tej pracy po prostu się nie wyspałem i jestem przeziębiony. 5 koła doszło. No dobra, ja się bawię dalej w tą wycinkę, musimy to ogarnąć i tak. Deszczyk przestał padać, ja nie wiem, czy się wyrobię w ogóle w takim czasie do wieczora. Oj, nie z tej strony, bo to poleci nam w tamtą stronę i nam zrujnuje wszystko, co poukładałem. Jest 17:42, najwyżej w nocy będę jeszcze to wszystko wycinał. No ja czekam na urosnięcie tej trawy i to bardzo mocno, także pasowałoby, żeby ona w końcu coś się tutaj ruszyła. Nie wiem, czy coś się pobagowało, bo ona urosła, do, widzicie, do tego poziomu, tu są jeszcze 2 poziomy, no nie? Także tutaj naprawdę brakuje tego urośnięcia. Dobra, jeszcze 3 drzewa nam chyba zostaną, jeżeli dobrze patrzyłem, tak, 3 drzewka. To sobie od razu sprzedamy, żeby zobaczyć, ile będziemy mieli siana. Myślę, że koło 20 koła, bo tutaj sporo tych grubych dałem. Powinniśmy po tej sprzedaży drewna mniej więcej mieć. Pniaczki zaraz też będę sobie, widzowie, te usuwał, które pozostawały. No, myślałem, że zleci nam do wody. Dobra. No nie spadaj. Dobra. I ostatni raz, dobra. Pieniądz, chodź w moje rączki. 22, dobrze, jest naprawdę, widzowie, dobrze. Ostatnie co prawda 3 drzewa, ale mega się to opłaca. Kupić 20 sadzonek za 1000 zł, a zarobić z tych sadzonek, no z 1000 mamy już 20 21 praktycznie, no 21 trzeba liczyć. No to widzowie, no to tu jest plus jeszcze te 3 drzewa. To z jednej takiej sadzonki, znaczy z jednej palety z sadzonkami, czyli z 20 sadzonek za 1000 zł. Z 1000 jesteśmy w stanie zrobić ponad 20. Nawet bym się przybliżył do liczby 25 koła. Z 1000, no nie? No to jest dobre, no trzeba co prawda troszeczkę na to poczekać. No i tak jak widzowie mówiłem, będę w nocy musiał to wszystko ogarniać. Po kwietniu będzie maj, tak jak się domyślacie pewnie. I pytanie, czy w końcu to trawa urośnie? Czy jednak ta trawa nie urośnie? No ciekawi mnie to, mnie to ciekawi, moi drodzy. Ciekawe, kiedy będzie aż tak ciemno. W ogóle w nocy, tutaj to jakby wilki były, czaicie? To jest jakiś chyba odgłos taki dany z jakiegoś czegoś, nie wiem, ale po prostu jest odgłos wilków. Takiego auuu. No, ja bym wam to pokazał, bo jak przyspieszałem czas sobie kiedyś, to właśnie sam to zauważyłem i usłyszałem. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Ile po jednym dniu więcej mamy w ogóle tych jabłek? Bo to też jest ciekawe, jutro wam pokażę. Dobra, wziąłem czas na 360. Sprzedaż ostatnia drzewa, widzowie. Mamy 25 000, czyli dobrze sobie mniej więcej to obliczyłem. Co to mam sprzedawać? Bo kurde, zaraz się pogubię i sprzedam sobie to, co nie trzeba. Czekajcie, mogę to złapać? Nie. No i tak muszę, widzowie, sobie połazić w tych terenach, żeby to wszystko sobie poogarniać. Ja ogólnie robię teraz to wszystko z latarką. Nie kumam tego naprawdę. Dlaczego na przykład jedno mi się sprzedaje dobrze, a drugie mi się sprzedaje źle? Jest ta trawa wyższa? Jest, ona urosła, czyli spoko, no nie? Tylko tu trzeba czekać najpewniej jeszcze jeden dzień, żeby ta trawa nadawała się do koszenia. Pamiętacie, jak my kiedyś na tej serii w ogóle wykosiliśmy trawę właśnie w tej fazie, tak jak jest teraz? Ja to doskonale, widzowie, pamiętam. Później żałowałem, bo po co było kosić, jak można było to widzowie opchnąć troszeczkę lepiej. Zaraz sobie zaplanujemy nowy wygląd tego wszystkiego, bo jak już będę miał to dostarczone, to już będę wiedział co, gdzie i jak. Zaraz będziemy to stawiać. Czekajcie, to już bez cięcia dojdziemy, bo ja to się na pewno tutaj zmieści, aby o to jeszcze pousuwać. O te pniaczki i będzie gicik. Dobra. Dobra. I dobra, co to? Zwiększone zapotrzebowanie stacji, coś tam, coś tam. Mało mnie to na razie. Wow, one same mi wypadają teraz. Ale super, po tysiaku. To 1000 już się zrobił i dlatego wypadło, tak? Tak, bo jest 514. Fajnie to opanowaliśmy. W ogóle ja chcę, widzowie, jeszcze trawnik zrobić tutaj, gdzie właśnie jest to miejsce na palety, bo to nie może stać takie, no, puste. Weźmy sobie tą łopatę i tutaj tak samo trawę chcę sobie... Oj, żeby to się później, kurde, bela nie pobagowało. Dobra, na razie sobie to zróbmy w tym miejscu i stawiamy, widzowie, punkt sprzedaży. Ile to będzie nas kosztować? Kurde, nie wiem tak szczerze. Produkcja, punkty skupu i to jest to, 100 zł, także to nie jest dużo. No tak, żeby goście, czekajcie, jestem za blisko chyba, muszę odejść, bo nie możemy tego postawić w dobrym miejscu. Budowa, produkcja, punkty skupu i tak o, dobra. Może tak od tyłu to dajmy, żeby to lepiej wyglądało. No kurde, jak ja będę jeździł sobie później tym. Ła, co to nie ma nagle? Daszku? Że od godziny danej nie ma. Będzie mi dobrze przejeżdżać potem kosiarką. Jest, good, good. To można sprzedać chyba o danej, widzowie, tylko porze, bo teraz nie ma gostka. I tutaj też jajka można, jakieś sałaty, widzę, sprzedawać. Truskawki nawet można sprzedawać, także spoko, naprawdę sprawa. No, 100 nam odeszła, ja tutaj chyba sobie w punkcie sprzedaży, to nie oszukujmy się, no ja nie będę sobie zwiększał nagle punktu tego cenowo, no bo to się po pierwsze to się nie opyla dla nas, a po drugie po co, no nie? I teraz będzie najważniejsza rzecz. Albo nazbieramy w dzisiejszym odcinku jeszcze na ule, albo będziemy zbierać na ulepszenie właśnie tego naszego trójkącika, czyli 40 koła musimy nazbierać, albo na ule, no to ja nie wiem jak to cenowo wygląda, będziemy musieli sobie to sprawdzić. Dobra, wszystkie pniaki usunięte, 21 maj i czekamy aż tam ta trawa jako tako urośnie, żeby ona się nadawała do zbioru, ale z tego nic nie dostajemy, ulepszamy tą kosiareczkę teraz na większą. Będziemy musieli odjąć sobie od kwoty 15 koła. No to kosiarki, moi drodzy, no to Husqvarna, marka kół to chyba były Michelin, model to był ten, bumper ten, nie wiem co to jest, nawigacja GPS, wywalamy. To jest z większą szerokością i kosz, który ma 5000 pojemności. To je ulepszenie dopiero, to je, moi drodzy, jest trawa duża, jest trawa, zatrzymujemy, moi drodzy, czas. Rośnie, wszystko działa dobrze. Weźmy sobie na jeden na razie, bo musimy sporo rzeczy poogarniać. Znaczy czas rzeczywisty. O 5:32 zaczynamy robotę, nawet dobrze. Ja sobie muszę na razie tutaj, widzowie, podjechać i sobie to wszystko podczepić. Raz powiecie, Heros, kurde, ale masz dwie kosiarki. Na dwie będziesz robił, ale będzie szybko. Nie, widzowie, tą kosiarkę sprzedajemy, ale zapisujemy sobie tak czy siak normalną kwotę, tak jak ja wam mówiłem, że to będzie wyglądało. No bo tego ulepszyć jako tako, no nie jedziesz, nie ulepszasz tak w jednym miejscu po prostu, tylko musisz sobie na to po prostu zapracować. Mamy kwotę teraz do wpisania 10, no nie wiem, na razie sobie wpiszę coś takiego. Dobra, 10 tysięcy. Ja sobie zapisałem oczywiście w telefonie, żeby było wszystko normalnie. 796. Co jest? 796. No i teraz jest dobrze, teraz wszystko mi się zgadza. Mamy kolejne palecioki. Znowu tysiaczek przez noc się zrobił. No i zaraz zobaczymy, moi drodzy, jak wygląda sprawa z tymi jabłonkami, bo moim zdaniem będzie to dobrze wyglądało. Zrobimy sobie malowanie tutaj trawy, żeby ona już tam wszędzie rosła. Troszeczkę nam się zgubiły tamte narzędzia, ale trudno. To nam odejmuje siano? Nie, to nam nie odejmuje siana, także dobrze. Tu i tak nic nie będziemy robić. To sobie na razie zrobimy, powiedzmy, coś takiego. O, żeby to jakoś tam lepiej wyglądało i żeby się odznaczało. Też mam miejsce na palety. To też, widzowie, dobrze by było, jak ono by było po prostu jako tako widoczne. Dobra, tu zrobimy do gościa, że będzie miał takie udeptane. No i teraz chwila prawdy, moi drodzy. Najpierw przetestujemy sobie kosiarkę, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. No to uruchamiamy nasze narzędzie. Ja bym sobie zaczął tak mniej więcej równo, czyli gdzieś nawet i stąd można sobie zacząć. VB i łogiń. Prędkości, tak jak wam obiecywałem, ja tutaj nie będę zwiększał. Jeżeli chodzi o szerokość, no, czy ona, szczerze mówiąc, jakoś dużo więcej robi? Nie wiem, czy to ulepszenie było aż 15 tysięcy warte, moi drodzy. Napiszcie mi pod odcinkiem, czy ulepszyć... No, kosza nie będziemy ulepszać więcej niż 15, bo to jest po prostu bez sensu. Znaczy 15, więcej niż 5. Ale napiszcie mi, czy do tego ulepszenia, co zapłaciliśmy 15 koła, nie wartałoby dorobić sobie troszeczkę większej szerokości. Powiedzmy, jak jest 1:2 teraz, 1:2 i 1:2 z tej strony, to zrobić na przykład na, no, takie już mniejsze ulepszenie, powiedzmy na 1:3 nawet, żeby ta wielkość jeszcze była troszeczkę większa. No bo te 15 tysięcy daliśmy, a tak naprawdę jakoś nie wiadomo, ile nie zyskaliśmy tej szerokości. Może to jest takie, no, raczej dwa razy większe, to nie jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dziwna sprawa, tak szczerze, jeżeli chodzi o to ulepszenie. Między drzewkami będzie lepiej kosić, bo przynajmniej nie będziemy o nic zaczepiać. To jest akurat plus. Ja bym się pokusił na 1:3. Na 1:4 to już będzie może, widzowie, nawet i troszeczkę za dużo. Ale to 1:3, jeżeli sobie damy to ulepszenie, to myślę, że to będzie spoko opcja. Ja oczywiście poczekam na wasze komentarze i wtedy dopiero O Boże, już się skończyło, aha. I wtedy wspólnymi siłami zdecydujemy, co możemy, a czego nie możemy. Czekajcie, żeby nie wykosić i tego nie zebrać, to ja sobie podjadę tędy, kurde, i tak to się zrobiło. Nie, bo zrobicie utopię, koleżanko, kosiarko. Nie. Widzowie? Nie, nie mogę jej utopić, bo mi się nie chce jej od nowa kupować. Ja pierdzielę, tak to byśmy... Łona się zakopała. Łona nie chciała, a się zakopała, widzowie. Ja cię chyca, te przejazdy boczne to jest... To jest ryzyko, widzowie. Tu nie ma miętkiej gry, tylko twardzi zawodnicy. No i sypanie oczywiście z 5000 to troszeczkę dłużej trwa. O, słyszeliście? Słyszeliście to? 6:05 i zawył wilk. Albo jakiś wilkołak, ja nie wiem, co to było, ale coś na pewno niemałego, no nie? Ja cię kręca. Ty, dobre rzeczy się tu dzieją, dobre rzeczy się tu, widzowie, dzieją. Ja tak mówię, jak ja będę sobie kosił, widzowie, trawę, to ja tego czasu nie będę sobie zwiększał, bo ona... To będzie ten czas bezproduktywny, wiadomo, że jabłka by się szybciej produkowały i tak dalej. No ale to też nie tylko na interesie jabłkowym ta seria będzie oczywiście polegała. Ja bym sobie jeszcze tędy przejechał i nie wiem, czy ja zdążę zrobić kółko, żeby się wysypywać. Ale też jak sobie zrobię już tam dojeździk fajny, to widzowie, chcę wam oczywiście pokazać sprzedaż jabłek dzisiaj na pewno. I myślę, że z produkcji tych uli, czy z produkcji uli, z postawienia uli, to dzisiaj zrezygnujemy, bo po pierwsze trzeba mieć więcej pieniędzy na to, żeby to ogarniać sobie fajnie na odcinku. No chyba, że postawić sobie, nie wiem, 5 uli i na tym skończyć. No też tak można, ale widzowie, to chyba zbyt fajne by nie było. I taki odcinek ulowy, pszczołowy tak zwany, zrobimy sobie jako kolejny. Kiedy on będzie? Szczerze nie wiem. Teoretycznie z tą serią mogło być daily na kanale, tylko że kurde, ja mam widzowie 4 kanały na YouTubie i... no ciężko jest z czasem to pogodzić. Jakbym w ogóle live'ów nie robił i młody by był dostępny do nagrywek cały czas, to myślę, że to by się dało ogarniać, ale że tak nie jest, to tak po prostu nie jest. Dobra, jak wygląda sprzedaż? Jedna paleta, ile to jest siana? 1104. Ja to mogę ogólnie przechowywać, bo mi nie zależy tak naprawdę szybko na sprzedaży, tylko że ile to będzie kosztować. Na przykład mamy jabłka, brak dostępu, pokaż wahania cen. W sierpniu te ceny są największe, 12 tysięcy? A bo ja alkohol patrzę. W październiku 1171, a mamy czerwiec, także widzowie, ja bym się pokusił o stwierdzenie, że warto by było to jednak sprzedać, wiecie? A nawet na... jabłka nie są, tu przyjmę... a, bo mi załapało ten skup. Ty, powiem wam tak, po roku czasu z tych jabłonek ja bym mógł stwierdzić, że to była dobra inwestycja. I ja bym sobie te jabłonki chyba dostawił. One nie zaczepiają o siebie mniej więcej, no nie. W tym kącie byśmy mieli jabłonki. Jeszcze ze dwie byśmy mogli sobie pozwolić na postawienie. 5000 jedna, no to 10 koła sobie wydamy. Mieliśmy zbierać na te ule i na ten trójkącik, no ale do kolejnego odcinka ja może coś tam jeszcze, widzowie, sobie dozbieram, no nie? Powiem wam, że nie wiem co z tą taczką, czy jej po prostu nie wypakować i gdzieś nie sprzedać. Te rzeczy, które są tu, musimy sobie też poprzenosić. No ładnie, 1000 coś za paletę. Ty, napiszcie mi widzowie w komentarzu, czy dobrze zrobiłem, że zainwestowałem w jabłka. No tu gdzieś jeszcze jest ten, o, łopata jest. Ale też mi się przydawała kosa i łopata, jak nie miałem tej zwiększonej szerokości w kosiarce na live'ie, na przykład między drzewkami, żeby wykosić, bo tam nie mogłem dostać po prostu w co niektóre miejsca właśnie tą machinerią. Czyli drzewa plus to i mamy 30 tysięcy. Pierwszy raz w ogóle w historii tej serii dysponujemy aż tak dużą kwotą. Zbiera? Zbiera. Nie wiem dlaczego, raz się to wyłącza, raz się po prostu nie wyłącza i działa dobrze, nie kumam tego. Czy będziemy mieli widzowie pierwszy raz 30 tysięcy złotych na odcinkach? Coś mi się wydaje, że może tak być. Ta kwota będzie robić potężne wrażenie. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy to się faktycznie uda, czy to się nie uda. Dobra, to jeszcze trzeba będzie zebrać. I teraz tak, póki to mi się będzie wyładowywać, znaczy 30 tysięcy pewnie nie osiągniemy, bo ja kupię jabłonki, także kurde bela. No nie wyjdzie nam to widzowie, tak czy siak, ale może kiedyś. Chyba, że teraz się uda. 5 tysięcy, 10 tysięcy widzowie wydajemy z kwoty. Ja muszę mieć zapisaną kwotę w telefonie, bo tutaj wiadomo, że one kosztują 3. Widzowie, włączyłem sobie te strefy, żeby po prostu wiedzieć, jak tą jabłoń ustawić. Dobra, mamy sady, mamy jabłonkę. No i ona, powiem wam, obrót tutaj ma git. Tak do strefy mniej więcej, żeby sobie to ustawić. Tu jest odstęp. Jest na początku pierwszego, jest raz, dwa, trzy odstęp i jest na końcu drugiego. Czyli my sobie liczymy, że jest jeden przerwy. 1, 2, 3. O, widzowie, jak będzie coś takiego, to mi się zdaje, że będzie git. Dobra, i będzie tutaj znowu, czekajcie, od pierwszego. Czyli będzie raz, dwa, trzy przerwy. No i tutaj będzie jabłonka, takie nawet 4 będzie wychodziło wtedy. No to 10 tysięcy. No i znowu raz, dwa, czekajcie, raz, dwa, trzy, 4. Dobrze mówię. Czyli muszę sobie odjąć 15 tysięcy widzowie od tej kwoty. Jak tutaj, no to jeszcze 6 tysięcy musimy odjąć od tego. Czekajcie, ten tryb budowania sobie cały zamkniemy. Te znaczniki całe sobie powyłączamy. No te dwie są bliżej siebie niż powinny. Ale kogo to interesuje, to ma po prostu działać. Będę musiał sobie doliczyć jeszcze koszty wody, gdzie sobie to pouzupełniam już poza odcinkiem widzowie na pewno. No i zaraz sobie odejmiemy przed ostatnim jeszcze wyładowywaniem tej naszej machinerii. Opuść ładowacz, aha. Włącz przyczepę samozbierającą. Będzie działać? Będzie działać. Także musimy od tej kwoty odjąć jeszcze 6000 plus koszty wody. Tutaj pójdzie 12000 litrów, 12000 litrów, 36000 litrów razy, no 36 razy 180, bo tyle kosztuje 1000 litrów wody. I mamy kwoty po dzisiejszym naszym odcineczku. No jeszcze drzewa można było zasadzić, ale ten odcinek już by trwał nie wiadomo ile. Ja się z wami żegnam, my widzimy się oczywiście jutro na kolejnym odcinku z jakiejś innej serii i widzimy się na tej serii nie wiem kiedy, ale w tym tygodniu jeszcze. Nara.